było takie zagranie piętą, że gdzieś w jakimś meczu zagrałem i powiedział, że zagrałeś jak Pele, nie? No to jak Pele, to Pele z plewek, nie? Żeby nie mieliś tego z Brazylii. No i tak poszło. Po zakończeniu kariery roku, można powiedzieć, odpoczywałem tak na zasadzie, taki sobie urlop zrobiłem, że całkowicie od piłki się odłączyłem, nawet nie obserwowałem żadnych meczów ekstraklasy. No ale później po 2 latach otworzyłem szkółkę piłkarską, także można powiedzieć, że teraz obecnie już ma 8-9 lat. Także jestem przy piłce na bieżąco, wszystko obserwuję i to jakoś sobie tym rekompensuję na pewno. Murawski w pole karne jest, Krzyształowicz był i gol! Tak jest! Ja powiem szczerze, że no nie ukrywam, że proste podbicie z nogę mam no, dość dobrze ułożoną. Kiedyś taką rzecz zrobiłem, że ktoś mi nagrał moje bramki i wysłaliśmy do Turcji, grając w Legii. No to ją szybciej odesłali niż doszło, bo powiedzieli, że takich się bramek nie strzela jedna osoba, że to było zmontowane. No to nie jest to tą kasetę, mam do dzisiaj gdzieś. Dobre wyjście warszawiaka, ale dobrze tam ta siadaczka na moment. Czereszewski 16 metrów, strzela mocno i gol! Gol! Ale ja to się nie wiąże, no wiadomo, tam z wszystkim, z dużą ilością zmiany trenerów, nie? Bo ja chyba tam miałem 8 czy 9, no to jest dużo jak na 5 lat grania, nie? I tak wiadomo, tam zawsze ciśnienie było, duża ilość zawodników, jeszcze jak ja przyszedłem, to naprawdę, no dzisiaj to już troszkę inaczej, nie? Jednak ten każdy zawodnik jest, można powiedzieć, sprawdzany. No jak ja byłem, no to niestety ja przez moment myślałem, że ja jestem testowany, bo nie wiedziałem, skąd aż tych 6 przyszło, nie? I za chwilę ich nie było i tak troszkę taka łapanka, bo byłem zaskoczony przykład ze 100 minut, nie? A tutaj ktoś w karty gra, za chwilę trening jest, nie? I tam jeszcze trener wchodzi już do szatni, a tam jeszcze jedno rozdanie, nie? Nie, no może to... No nie jest to normalne na przykład, nie? Trener Smuda zainaugurował w meczu Legia Groklin Wielkopolski na stadionie Legii. To był mój pierwszy mecz, gdzie strzeliłem hat-tricka. Ale jeszcze wracając do odprawy, jak trener Smuda przeprowadził, może ja nie zrozumiałem odprawy, bo jeszcze tam jak była odprawa, opowiedział skład, ja tak dokładnie wiedziałem, gdzie mam grać. Się bałem spytać się, gdzie ja gram, czy w pomocy, czy w ataku. I pytam się Marcina Mięciela, Marcin, gdzie ty grasz? Nie? Ja nie wiem. Ja też nie wiem. No chyba w ataku mamy grać. Taki trochę wszedł trener Smuda z taką twardą ręką, uśmiechnięta, ale to była twarda ręka. No i na mecz wyszliśmy tych, a w ataku gramy. No to ja strzeliłem 3 bramki i Marcin chyba 1, czy ktoś się dobrze skończyło, nie? Nie, no było dużo takich i tam do Schalke były momenty po tym Burgas i tam do Holandii, ale do Holandii to jeszcze jak z tymi lubiłem, ale to tam już miałem 23 lata, to uważali, że to troszkę za stary jest, bo tam starali się brać na handel. Do PSV bardzo właśnie blisko było. No do Japonii, no to tam się wiadomo, tam przyjechali z Gamby, Osaki, no to tam w ogóle nie było żadnej mowy transferu, bo wtedy Koreańczycy rządzili, mówili, że cały czas na Ligę Mistrzów chcemy iść, to nikogo nie sprzedawali. Także tak nie było jakichś takich konkretnych. No. Może tego, że menadżera nie miałem. Dzisiaj to wiadomo, to przy tej ilości bramek, co jak strzelałem, to dzisiaj to już by tam posprzedawany był z 5 razy na pewno. Nie w ciągu roku, ale nie, no wiadomo, nie zwracam do tego, ale tak mówię, było jak było, mogło być lepiej, nie mogło być gorzej. Bo jednak cały czas mówię, przechodząc do Stomilu w wieku 17 lat, uważałem, że to mówię, Boże, gdzie ja w wieku 17 lat, to nie ma szans, jak Tomek Wieszczycki już gra w ekstraklasie, mówię, kurde, no. Ale się okazało, że minęło 2-3 lata i już razem graliśmy, czy 4. Czereszewski, odegranie do Skwary, wreszcie szybsza akcja, Budka, Czereszewski i 1-0 dla Łęcznej. Efektowna bramka. Tak, ale trzeba powiedzieć też, że Czereszewski brzydkich bramek nigdy nie strzelał. Dobrze, że jeszcze w tej polskiej lidze takich kilku napastników jest. No i aż dziwne, że dopiero Górnik Łęczna musiał po niego sięgnąć, a inne kluby mające problemy z napastnikami jakoś tego Czereszewskiego wciąż nie doceniają. Ostatnio oglądałem mecz, czyli ostatnio Śląsk-Wrocław przegrał Warce Gdynia 2-0 i Łukasz Madej, byłem w 2003 roku, Boże, 14 lat on dalej gra, a przedniewiam 10-12 lat, mówię, no ale ja mówię, to są wyjątki, bo to chodzi o zdrowie, nie? Bo jak ma się zdrowie w mojej pewności, to się gra, no ale uważam, że jak mówię, tam przy tym moim zdrowiu, przy tym dość dobrym prowadzeniu się, załóżmy, to może było spokojnie jeszcze pograć, nie? Może nie na poziomie Legii, ale jednak w tej ekstraklasie czy na zapleczu. Jest
przed polem bramkowym Karawan. I jest także gol! Jest w końcu prowadzenie! Sylwester Czereszewski.